Małżeństwa są zawierane w niebie. Kontynuując ten temat, małżeństwa są robione w niebie, małżeństwa są zawierane w niebie. Kolejnym punktem jest, a co z dziećmi? Małżeństwo zostało ustanowione nie tylko dla towarzystwa dwóch partnerów. To jest wyraźnie w Słowie Bożym przedstawione, że nasi pierwsi rodzice otrzymali polecenie, aby być płodnymi i rozmnażać się i odnawiać ziemię. Możemy się zastanawiać, czy w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele słyszymy o światowym przeludnieniu i niedoborze zasobów, te słowa mają jeszcze jakieś znaczenie. Z tego, co widzimy, Bóg nigdy nie odwołał tego polecenia. Zwracając się do kolejnych pokoleń, słowa Pana są wyraźnie wypowiedziane do was i waszych dzieci. Szczęśliwe są dzieci urodzone w chrześcijańskim domu. Jeszcze przed ich narodzinami rodzice modlą się za nie, a gdy tylko są świadome czegokolwiek, słyszą dźwięki chrześcijańskich pieśni i słowa Biblii, nie wspominając już o kontakcie z innymi wierzącymi, czy to w domu, czy też gdy rodzice zabierają je na chrześcijańskie spotkania od czasu do czasu. W czasach Starego Testamentu Bóg obiecał specjalne błogosławieństwa dla rodzin, gdzie Jego słowa były przestrzegane. O ileż bardziej w tych uprzywilejowanych dniach, gdy Bóg powołuje z narodów lud dla swego imienia. Jakież to przeżycie dla młodych rodziców, gdy rodzi się ich pierwsze dziecko. Świeżo, z ręki Boga, bojaźliwie i cudownie stworzone, jest to doskonale ukształtowana istota ludzka z własnym duchem i duszą, z własną wolą i życiem. Od tej chwili oddzielonym od matki, czasami rzeczywiście może nam zostać powierzony maluch, który nie jest idealnie wymodelowany. Nie jest łatwo się z tym pogodzić i często takie dziecko będzie potrzebowało lat szczególnej uwagi. Przede wszystkim dziecko upośledzone stawia ogromne wymagania miłości i cierpliwości rodziców. Samo dziecko, gdy dorasta, może stać się zbuntowane i sfrustrowane. Bracia i siostry mogą mieć za złe, że poświęca się uwagę niepełnosprawnemu członkowi rodziny. Z drugiej strony rodzice takiego dziecka mogą nauczyć się cennych lekcji, ponieważ codziennie zwracają się do Pana po siłę i mądrość. Do Pana po siłę i mądrość. Na przykład ojciec ciężko upośledzonego chłopca napisał trzy piękne książki, których w prosty i szczery sposób opisuje, jak Bóg krok po kroku spełniał potrzeby rodziców i odpowiadał na ich modlitwy. Książki te były źródłem pociechy i duchowej siły dla wielu innych rodziców w podobnych sytuacjach. Słyszało się, jak inni rodzice niepełnosprawnych dzieci mówili: za nic nie przegapilibyśmy tego doświadczenia, jak bardzo zbliżyło nas ono do Pana. Niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami zdrowych czy chorych dzieci, wciąż możemy uważać za przywilej świadomość, że dzieci są dziedzictwem Pana. Psalm 127:3. Jest to wielka i uroczysta odpowiedzialność wychowywać małe dziecko w wychowaniu i napominaniu Pana. Z jednej strony potrzebuje ono całej miłości i cierpliwości, jaką mogą dać ojciec i matka. Z drugiej strony potrzebuje ono ciągłego i konsekwentnego nauczania i poprawiania, aby mogło żyć w środku zepsutego świata, gdzie wszystko jest nastawione na wolę człowieka i szatana, a wola Boża nie ma żadnego znaczenia. Biblia ostrzega nas, że świat nie stanie się lepszy. Każde kolejne pokolenie staje się wobec problemów chciwości, ucisku i samowoli i przemocy. Wszystko to jest wynikiem kontroli szatana. Szatana, który rządzi nad sprawami tego świata. Pośród tego całego zła można znaleźć przypadki takie jak dom, w którym dorastał Tymoteusz. Jego babcia, a potem matka nauczyły go słuchać Słowa Bożego i w młodym wieku poznał Pana i zaczął mu służyć. Zadanie matki w tym zakresie jest najważniejsze. Z reguły ma ona
więcej czasu, który może poświęcić dzieciom niż ojciec, który zwykle jest żywicielem rodziny i może być nieobecny w domu przez wiele godzin każdego dnia. Chrześcijańskie matki są więc w uprzywilejowanej pozycji. Mają w swych rękach nieskażone życie, które mogą kształtować i wpływać na dobro. W historycznych księgach Biblii prawie zawsze czytamy imię Matki Króla. Czasami rzeczywiście czytamy, że królowa matka była doradczynią syna do czynienia niegodziwości, jak w przypadku Atalii, ale często potrafiła doprowadzić syna do bojaźni pańskiej i pozostawała u jego boku nawet po tym, jak został koronowany na króla. Wielu wiernych sług Bożych jest gotowych opowiedzieć nam o wpływie pobożnej matki. To prawda, że w dzisiejszych czasach ojciec często ma więcej wolnego czasu niż nasi rodzice kiedykolwiek mieli. I zawsze jest dobrze, gdy przywilej modlenia się z dziećmi przed snem lub opowiadania im historii biblijnych jest dzielony przez matkę i ojca. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji wodoszczelnego przedziału, gdzie każdy z rodziców ma ściśle określony obszar działania, do którego nie może się wkraczać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji podziału i rozłamu, gdzie każdy z rodziców ma ściśle określony obszar działania, do którego drugie nie może wkraczać. Obecnie nie ma takiego niebezpieczeństwa jak w czasach wiktoriańskich, jeśli można sądzić po historiach, które czytamy o chrześcijańskich domach z tego okresu. Niemniej jednak dobrze jest zobaczyć, co Biblia ma nam do powiedzenia na temat wychowania dzieci. Księga Przysłów zawiera wiele praktycznych porad na ten temat. Jednym z najbardziej znanych tekstów jest oczywiście „Wychowuj dziecko na drodze, którą powinno iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej”. Również w liście do Efezjan czytamy: Wy, ojcowie, nie prowokujcie dzieci waszych do gniewu, ale wychowujcie je w wychowaniu i napominaniu Pana. Tak mówi 6 rozdział, 4 werset. Ojcowie, nie zachęcajcie dzieci waszych do buntu, ale wychowujcie je w karności i napominaniu Pańskim. Apostoł Paweł mógł powiedzieć do swoich duchowych dzieci: byliśmy wśród was łagodni jak pielęgniarka pielęgnująca swoje dzieci. Pierwszy do Tesaloniczan, 2 rozdział, 7 werset. Byliśmy wśród was łagodni jak matka pielęgnująca swoje dzieci. Pierwszy Tesaloniczan 2:7. Wiedział, jak mówić ostro, gdy było to konieczne, ale wszystko było zrobione w duchu miłości. W proroctwie Ozeasza Bóg mówi do swojego niewiernego ludu. 11 rozdział, 1 werset. Gdy Izrael był dzieckiem, wtedy umiłowałem go i wezwałem mojego syna z Egiptu. I tutaj widzimy wyraźnie troskę Bożą. Nauczyłem chodzić także Efraima. Biorąc ich za ramiona, ale oni nie wiedzieli, że ich uzdrowiłem. Pociągnąłem ich sznurkami miłości. Więzami ludzkimi, pasmami miłości. My, którzy przez łaskę doświadczyliśmy takiej miłości i cierpliwości od Boga, wszelkiej łaski, powinniśmy starać się wychowywać nasze dzieci w tym samym duchu stanowczości i dobroci.